Okres wakacyjny i bez troski już za nami. Dzieci i młodzież czeka teraz okres wytężonej nauki. Najmłodsi ze szkoły podstawowej nr 8 po letniej przerwie naukę rozpoczynają w całkiem nowej sali gimnastycznej. Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w oddanym do użytku po miesiącach budowy obiekcie. Hala kosztowała 4 miliony złotych. Trzeba pamiętać, że jest to w tej chwili najbardziej nowoczesna hala na terenie miasta Tczewa, no i najładniejsza hala. Myślę, że te 4 miliony to naprawdę dobrze zainwestowane pieniądze. Nowa hala cieszy władze ósemki, bo dotąd szkoła była pozbawiona takiego miejsca, a dzieci musiały ćwiczyć na korytarzach. Powiem, że jesteśmy przeszczęśliwi, tak? Jest to największy prezent, o jakim moglibyśmy sobie pomarzyć, tym bardziej, że w przyszłym roku szkoła obchodzi stulecie swojego istnienia, więc ten prezent w dobie reformy zmieniającego się systemu oświaty na pewno jest wspaniałym prezentem. Jest to kolejny atut dla naszej szkoły. Czekaliśmy na to prawie 2 lata przez kadencję obecnego prezydenta i dzięki obecnej Radzie Miejskiej i prezydentowi doczekaliśmy się wybudowanej hali. Dziękujemy również projektantom, Państwu Agnieszce i Piotrowi Lewandowskim z APA Projektu, że to zaprojektowali. Jest to projekt autorski, jak Państwo widzą. Jest trochę inaczej. Ładna sala, ogromna, nowoczesna, klimatyzowana, z ogrzewaniem podłogowym, wyposażona w pomoce takie, jakie trzeba. Na razie dzieci rozpoczęły tu rok szkolny, ale wkrótce miejsce posłuży rozwijaniu aktywności fizycznej i aktywnemu wypoczynkowi nie tylko uczniom, ale także mieszkańcom Tczewa. Nie tylko maluchy rozpoczęły rok szkolny. Starsi uczniowie po wakacyjnej przerwie spotkali się na powiatowej inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tam naukę rozpoczęło 1027 uczniów, z czego w samym Tczewie ponad 770.